Zabierzemy Was dziś pod słynną Maczugę Herkulesa. Dowiemy się, dlaczego symbolem ojcowskiego parku narodowego jest nietoperz. Sprawdzimy, czy uda nam się przejść ponad 20 km jednego dnia. I odwiedzimy zamek na Pieskowej Skale, który był tłem dla wielu polskich produkcji filmowych. No i oczywiście trochę pomalujemy. Zapraszamy Was do krainy wapiennych ostańców oraz zapierających dech w piersiach widoków. Witajcie w Ojcowskim Parku Narodowym. Przyjechaliśmy właśnie do Ojcowskiego Parku Narodowego, czyli najmniejszego parku narodowego w Polsce. Zajmuje powierzchnię zaledwie 22 km². Położony jest niedaleko Krakowa, w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, w Dolinie Prądnika. Pomimo swojego niewielkiego rozmiaru, oferuje sporo atrakcji i kryje prawdziwe skarby. Idealnie nadaje się na weekendowy wyjazd. Znajdziemy tu m.in. słynną Maczugę Herkulesa, Rękawice, Bramę Krakowską, Jaskinię Łokietka, Jaskinię Ciemną oraz ruiny zamku w Ojcowie, a także zamek na Pieskowej Skale. Zabierzemy Was teraz na szlak. Odwiedzimy najpopularniejsze miejsca, poznamy ich historię i legendy z nimi związane. Wędrówkę zaczniemy na parkingu w Czajowicach, skąd ruszymy niebieskim szlakiem w stronę Jaskini Łokietka. Następnie przejdziemy przez Bramę Krakowską i czerwonym szlakiem udamy się w kierunku Ojcowa. Tam odwiedzimy ruiny zamku i wrócimy z powrotem na czerwony szlak. Dojdziemy do kaplicy na wodzie, a później pójdziemy przez las tak długo, aż dotrzemy do Maczugi Herkulesa i zamku na Pieskowej Skale. Po odwiedzeniu tej części Ojcowskiego Parku Narodowego będziemy kierować się z powrotem w stronę Bramy Krakowskiej, żółtym szlakiem przez Dolinę Sąspowską. Po drodze zobaczymy jeszcze Jaskinię Ciemną i wejdziemy na zielony szlak koronny, z którego świetnie widać popularną formację skalną Rękawicę. Później wrócimy na parking. Trasa będzie miała ponad 20 km. To jak, jesteście gotowi? Przez teren parku przebiega szlak Orlich Gniazd, szlak Warowni Jurajskich oraz szlak Dolinek Jurajskich. Można tu poruszać się pieszo albo na rowerze. Przez park przebiega też droga wojewódzka, więc do wielu atrakcji można dojechać samochodem. My postanowiliśmy poruszać się pieszo. Do Groty Łokietka z parkingu w Czajowicach idzie się kilka minut, najpierw niebieskim, a potem czarnym szlakiem. Jaskinia jest dostępna dla turystów od kwietnia do października i można ją zwiedzać wyłącznie z przewodnikiem. Prowadzi do niej metalowa brama z motywem pajęczyny, z którą związana jest pewna legenda. Podobno skrywał się tu król Władysław Łokietek przed wojskami Wacława II. Uratował go pająk, bo w otworze jaskini uwił ogromną sieć i dzięki temu wydawała się ona niezamieszkana. Pamiątką po tym wydarzeniu są nazwy poszczególnych jej komór. Korytarz główny, kuchnia, sypialnia i sala rycerska. Kolejną atrakcją, którą dziś odwiedzimy, jest Brama Krakowska, do której dojdziemy niebieskim szlakiem. Swoją nazwę wzięła stąd, że kiedyś prowadził tędy ważny szlak handlowy między Krakowem a Śląskiem. Składa się ona z dwóch kolumn o wysokościach około 15 i 20 metrów. Legenda głosi, że przesmyk przez skalną bramę powoli się zamyka i kiedy skały spotkają się, to nastąpi koniec świata. Dlatego często można zauważyć patyki, którymi ludzie podpierają bramę, by do tego zejścia nie doszło. Zmierzamy teraz w kierunku Ojcowa. Można tu odwiedzić ekspozycję przyrodniczą, która znajduje się w zabytkowym hotelu pod Łokietkiem. My jednak kierujemy się do zamku w Ojcowie, który został wybudowany przez Kazimierza Wielkiego na cześć swojego ojca Władysława Łokietka. Nazwał go Ojciec u Skały, stąd też wzięła się nazwa Ojców. Z dawnego zamku zachowały się jedynie resztki murów obronnych i części mieszkalnej, a także brama wjazdowa i wieża. Z tarasu można jednak zobaczyć panoramę Doliny Prądnika. Dobry widok na zamek jest też u podnóża skały, obok parkingu pod zamkiem w Ojcowie. Ojcowski Park Narodowy słynie z ostańców skalnych zbudowanych z wapienia.
Wygląda to tak, że skały wapienne są wypłukiwane przez deszcze i wodę, na skutek czego powstały formacje o ciekawych kształtach. Budujące jurę, skały wapienne stosunkowo łatwo ulegają rozpuszczeniu, a proces wypłukiwania wapienia, który trwał miliony lat, sprawił, że dziś możemy podziwiać ten niezwykły krajobraz. Pójdziemy teraz w kierunku kaplicy na wodzie, która znajduje się w miejscu dawnych łazienek zdrojowych. Kaplica pod wezwaniem świętego Józefa Robotnika stoi na betonowych podporach nad potokiem, a to dlatego, że w przeszłości car Mikołaj II zabronił budowę obiektów sakralnych na ziemi ojcowskiej. Postanowiono postawić ją więc na wodzie. Stąd też wzięła się nazwa kaplicy, która znajduje się na szlaku architektury drewnianej. Czeka nas teraz długa wędrówka do kolejnego punktu, ale to właśnie sama droga jest tutaj największą atrakcją. Pójdziemy przez las, będziemy się wspinać, odpoczywać w cieniu i chłonąć naturę Ojcowskiego Parku Narodowego. Tak długo, aż ukaże się on, zamek na Pieskowej Skale. Ale zanim o zamku, podejdźmy najpierw do najsłynniejszej formacji skalnej w rejonie, czyli do Maczugi Herkulesa. Wznosi się na wysokość 25 metrów i zwęża ku dołowi, przez co kształtem przypomina właśnie maczugę. Została tak ustawiona, podobno przez samego diabła, na życzenie Twardowskiego. Na szczycie maczugi stoi metalowy krzyż, który upamiętnia pierwsze wejście na tę formację skalną. Od razu ostrzegamy, dziś już nie można się na nią wspinać. Za nami znajduje się zamek na Pieskowej Skale. Możecie zastanawiać się, skąd w ogóle wzięła się nazwa tego zamku. Według legendy śmierć głodową poniosła tutaj Dorotka, czyli jedna z córek Tęczyńskich. Zakochała się ona w lutniście, ale nakazano jej ślub z panem na zamku. Uciekła ona z lutnistą, ale zostali schwytani. Dorotkę zamknięto wtedy w wieży zamku. Jej wierny piesek przynosił jedzenie, ale niestety nie zdołał uratować swojej pani. Jednak na jego cześć nazwano skałę, na której zbudowany jest zamek. Pomiędzy zamkiem na Pieskowej Skale a Maczugą Herkulesa znajduje się punkt widokowy. Może usiądźmy tutaj na chwilę. Podejdźmy teraz do zamku na Pieskowej Skale. To renesansowa budowla, bardzo dobrze zachowana i odrestaurowana. Zamek udostępniony jest dla turystów przez cały rok, bo jest to oddział Muzeum na Wawelu. We wnętrzu znajdziemy wystawy z dziełami sztuki, warto też wejść na wewnętrzny dziedziniec z krużgankami oraz na bastion, z którego rozpościera się wspaniały widok. W bastionie mieści się też restauracja. Na zamku były kręcone liczne filmy i seriale, takie jak Janosik, Ogniem i Mieczem czy Pan Wołodyjowski. Będziemy kierować się teraz znów do Bramy Krakowskiej, ale tym razem żółtym szlakiem. Wejście na niego znajduje się obok Drogi Wojewódzkiej za Maczugą Herkulesa. Szlak wiedzie przez Dolinę Sąspowską, w dużej mierze przez pola, łąki i las. Jest bardzo przyjemny i tylko czasem trzeba włożyć więcej wysiłku i trochę się powspinać. Po przejściu kilku kilometrów możemy wejść do Jaskini Ciemnej. W Ojcowskim Parku Narodowym znajduje się też bardzo dużo jaskiń, które powstały na skutek wypłukiwania skał wapiennych przez wodę. Najpopularniejsze to Jaskinia Łokietka oraz Jaskinia Ciemna, które można zwiedzać z przewodnikiem, ale wszystkich jaskiń jest tu podobno około 1000. Do korytarzy Jaskini Ciemnej nie dochodzi naturalne światło, stąd też wzięła się nazwa tej groty. Właśnie tutaj znaleziono ślady obecności człowieka sprzed 120 tysięcy lat. Ciekawostką jest to, że symbolem Ojcowskiego Parku Narodowego jest nietoperz.
Zaobserwowano tu podobno 19 spośród 27 gatunków, które występują w Polsce. Dlatego też to właśnie nietoperz jest symbolem parku i widnieje w jego godle. Podobno w jaskiniach zimuje tu kilkaset osobników. Po odwiedzeniu Jaskini Ciemnej wejdziemy jeszcze na szlak koronny. Trzeba się trochę powspinać, ale naprawdę warto, bo to właśnie stąd rozpościera się najpiękniejszy widok na Dolinę Prądnika. Zielony szlak prowadzi przez las, więc wędrówka jest naprawdę bardzo przyjemna. Po drodze możemy zobaczyć charakterystyczną skałę, zwaną Rękawicą, z którą wiąże się pewna legenda. Podobno to sam Bóg zasłonił wejście do jaskini własną ręką, gdy schowali się w niej ludzie z obawy przed najazdem Tatarów. Gdy wyszli z kryjówki, zobaczyli skałę przypominającą rękę. Pójdźmy dalej szlakiem koronnym, aż wejdziemy na asfaltową drogę, którą dostaniemy się pod bramę krakowską. Po drodze miniemy źródełko miłości, które podobno łączy pary niegasnącą miłością. Nie polecamy jednak pić wody ze źródełka, bo jego czystość pozostawia wiele do życzenia. Teraz pozostaje nam już tylko powrót na parking. Zachęcamy Was do samodzielnego odkrywania tajemnic ojcowa i wytyczania własnych tras.